dzisiejszym odcinku przed wami 100 widzów chowa się na Jonesowisku. I co ciekawe, będzie to chowany niewidzialny. Każdy musiał ubrać skina, który jest bardzo podobny do miejscówki. Czyli tutaj wybiorą na pewno szary, zielony i tak dalej. I w dzisiejszym odcinku wraz z Ewelą będziemy musieli znaleźć te właśnie 100 osób. Tutaj wydaje się, że ta miejscówka nie jest taka duża, ale wbrew pozorom oni jeszcze mają tutaj te obrzeża. Także będzie moim zdaniem mega ciężko, bo jest też bardzo dużo osób. Aż 90 osób, no oprócz my. Także będzie ciekawie dzisiaj. Jak możecie zobaczyć, mamy 30 minut na znalezienie, a później strefa zacznie się zmniejszać. Ostatnia osoba, którą znajdziemy, zgarnia 50 zł PSC. No i jeśli chcecie więcej chowanych, klikajcie teraz wszyscy łapy w górę, żebyśmy wiedzieli. Także Ewela, proszę bardzo, proszę znaleźć twoje dwie pierwsze osoby. Ja już widziałam, trafał je, pominąłeś. Patrzcie tutaj, jak się schował gościu. No to jest 200 IQ kryjówka, widzisz to? Ej, ale zobacz, jakie to jest właśnie ten niewidzialny. No nie, faktycznie go nie widziałem, przyznaję się. I tutaj też. Zapraszam za mną, zapraszam. On pewnie myślał, o, ominęli mnie, nie widzieli mnie, a tutaj mamy pana naleśnika. Ej, oni wcale nie mają tak mało HP, trzeba do nich strzelić za 3 razy, także będzie ciężko też. Ja proponuję wyjść tutaj gdzieś do góry i tak jak mówię, widzowie, tutaj wszyscy mają skina niewidzialnego. Zobaczmy, czy tutaj ktoś się schował. Nie ma nikogo. Jestem ciekaw, koło ilu osób już przeszedłem tak naprawdę, a ich nie widziałem. Ej, ale Rafał, właśnie bardzo dużo jest osób i wydaje się, że wszędzie powinni być ludzie. I w ogóle dobrze, że oni też wolno biegają, bo nie będą zmieniali swoich miejscówek, także to jest też na plus dla nas. Chodź za mną, Ewela, bo tutaj widzę, że ktoś właśnie ucieka, ale oni są dużo wolniejsi od nas. I z tego, co widziałem, no to tutaj właśnie gościu chce nam uciec. Nieładnie, nieładnie. Także mamy jednego i mamy przy okazji drugą osobę. Ja bym szukała też po krzakach. Wydaje mi się, że na pewno ktoś kampi w krzaku. Nie ma tu nikogo. Także Rafał, chodź za mną, bo teraz ja tutaj czuję, że tutaj znajdę gościa, który się tak schował. Nie ma tu... Dobra, jest, jest, jest. Mamy tutaj osóbkę, która kampi sobie za drzewkiem, także już po niej. Najgorsze jest to, jak ktoś wleciał na drzewo, dlatego, że my nie możemy nic niszczyć, także nie możemy podwalać drzew, ale w razie czego, jak będzie już sama końcówka, jak widzicie, mamy tutaj coś do podpalania i tak dalej, także no nie możemy tutaj eliminować niektórych krzaków, a oni też mogą zmieniać pozycję. Wejdźmy sobie tutaj do tego domku i zobaczmy, czy tutaj ktoś jest. Tutaj gdzieś w ogóle są 83 osoby, a ja... Ej, czekaj, tutaj w pod... Ej, jest, dobra, tak myślałem. I zobaczcie na tego typa. My gramy na full detalach. O, dobra, mamy tutaj w sumie trójkę. Siemano, ej, Ewela, trójkę naraz znalazłem. Patrz, Rafał, tam na drzewie. Patrz, gdzie ja strzelam. Tam. Tam jest gościu, czekajcie, on się poruszał. O, pomożesz mi? Nie mogę go trafić, bo on jest za drzewem, ale on się tak tam schował, że ja cię kręcę. Czekaj, muszę tutaj iść od góry. Mam nadzieję, że uda się go tu ustrzelić. Widzę tylko teraz czerwony punkt na nim, a on siedzi w drzewie i wiesz, nie mogę go... O, jest? Nie mogę go upolować. Spadł. Ewela, zobacz na tego gościa tutaj. Chodź, 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 bo ty go nie widziałaś. Wróćcie tu na chwilę i zobacz, jak on się świetnie schował. I jeszcze jeden obok ciebie był w ogóle. Patrz najpierw na tego tutaj u góry. Tutaj, widzisz, gdzie strzelam? Raz i dwa. I patrz na tego tutaj. Raz. I dwa. Ja tego typa w ogóle nie widziałam, ale powiem ci tyle, że ty też nie zauważyłeś jednej osoby, która kam... Była tu i zwiała! Nie, tutaj, tutaj, przy tym drzewku. Tu jest za tym drzewkiem, zapraszam za mną. A ja oznaczam, bo myślę, że ty jesteś ze mną w teamie, a przecież ty nie jesteś ze mną w teamie. Ej, ups, przepraszam. Mamy tutaj zielonego ludzika. Ja proponuję właśnie sprawdzać te drzewa i już tutaj z tego, co zauważyłem, jest ziomeczek. Także możemy go właśnie zbić. Nie wiem, jak ja go wypatrzyłem, ale Ewela, patrz, co tutaj jeszcze jest. W drzewie zielony gościu siedział. Ej, drzewa to będą dzisiaj najcięższe, bo naprawdę, no trzeba mieć oko, żeby to zauważyć, a no, i musimy my mieć mega szczęście, żeby to zauważyć. Patrz, Ewela, co tutaj mamy. Aha, nie da się tego. Myślałem, że tego użyjemy i to po prostu poleci w kogoś. Sprawdzajmy drzewa, sprawdzajmy wszystko, bo tutaj dalej jest 73 osoby. Ja mam osobę, chcesz pokazać ci ją? A chodź do mnie najpierw, patrz, kogo ja tutaj mam. O! Powiem tak szczerze, że ta miejscówka nie jest, znaczy ta miejscówka, ten skin nie jest jakiś taki wtapiający się w tłum, ale tu gościu się schował, że tu naprawdę bardzo mało go było widać, ale tu też widziałam gdzieś właśnie tego, patrzcie się, zielonego, on też miał tutaj dobrą miejscówkę i dobrego skina. Ja tutaj widzę drzewca, który zaczyna nam uciekać, panie kolego, bardzo niedobrze, ja w ogóle tutaj wam nie pokazałem mapki, gdzie oni się mogą chować, oni tutaj macie teraz mapkę, na, gdzie mogą w jakim obrębie jeszcze schować, ja naprawdę patrzyłbym na te drzewa jakoś od dołu, od boku, bo naprawdę tutaj ktoś może być. Też mi się wydaje, że w drzewach będzie najwięcej osób. Fajnie, że jest ten taki znacznik i jak się strzeli, to wiadomo, że on dalej siedzi w tym drzewie. Ej, patrz, jak tutaj dwie osoby. Widzisz te dwie osoby tu za drzewem? Widzę, ale ich mocno widać, tak szczerze. Skubanie chce uciec, zaraz go tutaj damy.
Okej, okay, jest złapany. Zobaczmy tutaj, Ewele. Ja bym szedł tutaj niżej. Chodź ze mną, bo wydaje mi się, że tutaj ktoś może być. Na takim mocnym odludziu w tym krzaku. Dobra, tak jak myślałem, mamy tutaj ziomeczka. Siemano. Jak tu się gościu schował idealnie? Ja patrzę na te drzewa, ale wróciłbym się jeszcze do tych budynków. Wejdźmy sobie tutaj do tego krzaka. I mamy tutaj zieloną bohaterkę, Peter. Bardzo mi przykro. Mamy jeszcze jeden krzak, wejdźmy również do tego krzaka. I czy ktoś tutaj jest? Tylko Ewela. Ej, tak się... Patrz, tu kampi. Przy tym żółty ma ten i tam kampi babeczka. Dobra. I w ogóle my nie byliśmy w ogóle w środku. Tu też chyba ktoś jest? Czy mi się wydawało? Jest, gościu! Dobra. Musimy wejść do środka, także Rafał wprowadź, idziemy do środka. Dobra, ale ja jeszcze sprawdzę tą kukurydzę. Dobra, tak jak myślałem, w kukurydzy siedział. Mamy go. No właśnie, ja tutaj też widziałam kogoś w kukurydzy. Tylko gdzie on tu był? Ty byłeś w tej kukurydzy szukać? O, jest. No ja... Miałam tutaj jakiegoś bambika i wydaje mi się, że tu będzie jeszcze więcej osób w tej kukurydzy, także ja tylko szybko przeglądnę tutaj. O, jest. A to jesteś ty, ryba? Tak, to jesteś ty. Myślałam, że to jest gościu. Ej, znalazłem Spidermana. Patrzcie się. Spiderman, bardzo mi przykro. Już cię nie ma. Ej, 59 osób. Naprawdę idzie nam dobrze. Ewela, ja mam 16 fragów, a ty? Ja mam 12, także mam troszkę mniej, ale ty mi... O, dzień dobry. Ty mi dużo pomogłeś też, w sensie tą ostatnią kulkę ty zrobiłeś. Zobacz tutaj, tutaj mamy kolejnego. On tutaj w ogóle na żółto się poubierali. Właśnie zastanawiam się, dlaczego na żółto. Trochę dziwne. No bo tu jest ta ziemia taka żółta i od góry widać tam, jak wiesz, jak się leci busem, widać tam właśnie kolor żółty i mi się wydaje, że dlatego. Ja tu sprawdzam w domku. Ej, mam w dachu gościa. Dobra, jest znaleziony. Ja też mam kolejną osobę tutaj, sobie kampi za jakimiś, nie wiem co to jest, jakimiś zbiornikami chyba z wodą. Ja też weszłam do domku, także możemy się teraz rozdzielić, co ty na to? W takim razie się rozdzielmy. Ja obczaję tutaj jeszcze pod schodami, gdzieś tutaj sobie wejdę jeszcze na bok. Nie ma tu niczego, nie ma tu nikogo. Ej, czekajcie, kto? A, to ty! Ej, w ogóle tam ten banan stał. Ja myślałam, że to jest naprawdę skin banana, że ktoś tam stoi, bo dawno nie byłam na tym domku. No i mamy! Słuchajcie, mamy ziomeczka, także tego będziemy mogli używać trochę później, no bo jak widzicie, za bardzo mi to pomogło. Właśnie czekaj, Rafał, ja postaram się tutaj wyjść. I właśnie tak jak mówisz, popatrzeć po tych drzewach u góry, a my już przeszliśmy... Ja może przejdę teraz dokładnie wszystkie te budynki tutaj jeszcze raz, co to na to? Dobra, to wejdź do budynków, ja znalazłem kolejną osobę. Ej, ale oni mają świetne kryjówki! To jest naprawdę niesamowite. Tutaj pod molo być może ktoś sobie pływa, wygląda na to, że nie. 53 osoby jeszcze, Ewla. 53 osoby i ja już nikogo tu nie mam. Ej, no naprawdę, w dzisiejszym odcinku postarali się i na początku w ogóle bardzo dużo osób się schowało właśnie... Czekaj, to ty. Dużo osób się schowało na zewnątrz, a nie w środku, nie? Bo w środku tak ciężko znaleźć jakąś fajną miejscówkę. No jedynie w dachu, więc patrz na poddasze, bo naprawdę ten dach jest OP. Ktoś w kibelku robi chyba kubkę. Było mu nogi widać, biedaczek. Ja znalazłem ziomeczka w wieży. Chce się ze mną przytulić, ale no nie przekupi mnie. Także no bardzo mi przykro, byku, ale muszę cię wyeliminować. Gość YouTube. Ja mam tutaj osobę... O, mam dwie osoby tutaj na tym, na dachu. Właśnie. Jedna mi tutaj gdzieś zwiała. Chyba, że to jest jeszcze ktoś inny. Także chyba tak. Chyba trzy osoby. Jedna osoba mi zwiała, ale oni podobno wolno chodzą, więc mam nadzieję, że nie zdążę mi tutaj gdzieś uciec. Gdzie on jest? Ej, gdzie ten gościu jest? Rafał, jedna osoba mi uciekła niestety. Okej, ja mam gościa na dachu właśnie, który cały czas tu... Zmienia lokację prawdopodobnie i musimy go dojechać. Ej, dobra, jeszcze raz tutaj wchodzę. Mam nadzieję, że tutaj on gdzieś się schował. Nie no, przepadł gościu. Ja mam cały czas ziomka zaznaczonego, ale nieładnie, nieładnie, nieładnie tak, kolego. Mamy go. Szymek to ziomal. No, nie wiem. Chyba trzeba zbanować za takie uciekanie. A byłeś w tej niebieskiej wieży? Byłeś tu chyba, nie? Zawsze możesz sprawdzić Ewela jeszcze raz, także możesz wchodzić, bo jak widzisz, oni trochę tą lokację zmieniają, ale ja... Zobaczę tylko coś, czy ktoś czasami nie oszukuje na statku, bo tak też może być, więc wysyłam dwa skanery na zwiady i wygląda na to, że nikogo nie ma, a później jeszcze sprawdzimy balony. Ej, już naprawdę zaczyna się ciężko, ja tutaj już nikogo nie widzę, ale właśnie te drzewa, no ja teraz może szukam po krzakach i po drzewach. Najgorsze jest to, że w drzewach chowają się zazwyczaj te takie zielone skiny i ich naprawdę nie widać praktycznie. Tutaj chyba ktoś będzie. Tak mi się wydaje, że w tym budynku ktoś się tu schował. Chodzi mi dokładnie... O, no i właśnie, tak Ewela sprawdziła poddasze. Mamy jedną osobę, mamy drugą osobę. Czy jeszcze ktoś tutaj siedzi na tym poddaszu? Tak, no oczywiście, że tak. Mamy tutaj jeszcze jednego ziomeczka. Czekajcie, muszę tam wejść.
Dobra, Ewela, znalazłem 3 osoby w jednym domku. Mówiłaś, że sprawdziłaś wszystkie domki? No, nie dokładnie widocznie, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że znalazłam osobę tutaj w krzaczku i wydaje mi się, że oni właśnie też mogą być na tych obrzeżach. Bo tutaj my na takich tych obrzeżach nie patrzyliśmy, a to nawet chyba tu sięgało do tej, tej takiej srebrnej, chromowej strefy, nie? O, jest gość! Mam gościa. Czekaj, bo tutaj mi ucieka za tym. Kurde, nie mogę go trafić. Dobra, mam go. Ja też miałem gościa, on gdzieś tutaj chodzi, ale ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. On był chyba na dachu, jakby to wyglądało, ale naprawdę nie mam pojęcia, gdzie jest tutaj Żamek, ale użyjmy sobie tego. Aha, no dobra, patrzcie się, jaki cwaniaczek. Patrzcie się, jaki cwaniaczek tutaj. Olek, gościu. I najgorsze jest to, że tutaj właśnie na tych obrzeżach są też drzewa i oni mogą siedzieć na tych drzewach. Ja cały czas tutaj jeszcze szukam i szukam i szukam. Mamy 42 osoby do znalezienia. W razie czego później strefa będzie się zmniejszać, więc wszyscy i tak będą musieli wyjść ze swoich kryjówek. No, ale oni mają wolne ruchy, także wydaje mi się, że mogą nie dojść do tej strefy. Nie wyłowimy tej jedynej osoby, która wygra tego chowanego, także musimy się pośpieszyć. Ej, ale tu jest kryjówka. No ten ziomek to jest szef, jaką tu kryjówkę znalazł. Tam już nikogo nie ma, ale zobaczcie, żeby wejść do tej kryjówki, tutaj nie widać, tutaj się niby da wejść. No dobra, w sumie tędy siadamy. Myślałem, że tylko tamtędy. Ja akurat znalazłam tutaj osobę i kampię tutaj gościu za kamykiem. Nie wiem, jak go nie widzieliśmy. Chyba musiał zmienić miejscówkę, bo naprawdę no łatwo go było znaleźć. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest jeszcze 40 osób tutaj niby. Na pewno są na tych drzewach, więc Ewela, teraz chodź pod drzewami. Dobra, znalazłem ziomeczka, siema Tymek. Chodź pod drzewami i patrz przez liście, czy ktoś tam nie stoi czasami. Dobra, idę na tą taką drewnianą wieżę jeszcze. Byłeś na niej w ogóle? Tak, ja byłem na tej wieży drewnianej. W sumie, ej, a tutaj można, a tu nie można schodzić. Tam ktoś kampi w drzewie, widzicie to? Patrzcie się. Jezu, dobrze, że miał takiego tego świecącego skina, ale Rafał, no nie było szans go znaleźć. No on się tak tylko, tak picie coś się świeciło w drzewie. No bo te drzewa są trochę strollowane, tak szczerze. Ewela, znalazłem gościa na drzewie, mam go, Jakub, gościu. Tutaj przyświetywała jej ci nogi. Ja tak patrzę właśnie od dołu jeszcze na te drzewa i to jest dobry sposób. Nie ma nikogo, ja nie wiem, gdzie ich szukać. Ja mam. Gościu tutaj sobie na kucaka przechodził. Swoją drogą ja zapomniałem im wyłączyć sprintu. Ja jeszcze tak patrzę po tych drzewach, czy ktoś tutaj jest. Ej, tobie teraz dużo lepiej idzie, co? Niż mi. No bo ja szukam tam, gdzie na pewno są, czyli na drzewach. Właśnie sprawdzam teraz drzewa, ale tu jest mega dużo. Czasami chowanego nagrywaliśmy na tylko tyle osób, nie? Jak widzicie, 10 minut do końca i możemy teraz zacząć używać właśnie skanera. Także ja Ewela używałem, nie mam nikogo. Dobra, teraz ja używam skanera i uwaga, i mamy na drzewie jedną osobę tutaj. Dobra, widzę ją. On mi ucieka, Rafał. Ojejku. Nie możemy go zgubić. Musimy iść do niego. Ja go już wyeliminowałem. Używam teraz ja skanera tu. No i proszę, no i właśnie. Bo tak jak mówiłem, widzę, oni wszyscy siedzą na drzewach. Jeszcze jest jeden ziomek tu. Dobra, chyba trójka czy cztery osoby na tym drzewie były. Tutaj ktoś na leżaku leży tu w krzaku. Jak to jest możliwe? Patrz tu. Tylko w ogóle nie widać, jak on leży. Nie było w ogóle szansy go tutaj zobaczyć, ja nie wiem. Ej, ale ten leżak był naprawdę dobry. Używam kolejnego skanera. No i oczywiście, że mamy kolejnego gościa na drzewie. Dobra, tutaj nikogo nie ma jak coś. Ja bez skanera tutaj widzę ziomeczka, proszę bardzo. Ej, to. To teraz dajmy, czy ktoś tutaj... Ej, nikogo nie ma tutaj, nice. Tutaj też nikogo nie ma. Wcześniej wydawało mi się, że jak ten gość na leżaku był, to gdzieś mi też pokazywało inną osobę, ale nie jestem pewna już, gdzie to było. Ja proponuję zeskanować ten zielony budynek, czy ktoś będzie. No i oczywiście, że jest tutaj za ścianą. Jest za ścianą i chłop zaczyna przechodzić. Ty gościu, o co? Myślałem, że dwójka. Czekajcie, tu. Jak tam w ogóle wejść? Ej, co chłop znalazł w miejscu? Jak on... Halo? O co chodzi? Jest! Mam Rafał typa. Ej, jaka to była sztos miejscowa, tak szczerze. To było masakra. A jeszcze tu? Okej, ja tu byłem wcześniej i go nie widziałem. Jak to się stało? Tutaj nie mamy nikogo jak coś. A się na tym busie tutaj też nie ma nikogo. Ja może na tamten budynek teraz dam. Jest, no tak jak mówiłem, że na palmie ktoś siedzi. No co za goście. Dobra, nie wiem, gdzie tu już szukać. Te wszystkie... Na ten budynek od tej strony dajmy. Też nie ma tutaj nikogo już w tym zielonym jak coś. Ja proponuję na to drzewo po lewej stronie teraz tutaj. Tu na 100% ktoś jest. Nie? Właśnie pasowałoby takie największe drzewa. Na to żółte teraz rzucam. Na żółtym nie ma nikogo. Ej, gdzie oni wszyscy są? Ja daję tutaj i też nikogo nie ma. I jeszcze dam tu i też nikogo nie ma. Jest. Na drzewie tutaj. Tu. Schodzi, spada.
Dobra, mamy tutaj. Co za uciekinier? I dajmy na te drzewa jeszcze. O, tutaj patrz. Tu tak... A, tutaj za konarami jest. I tutaj jeszcze u góry ktoś był chyba. Także, Rafał, musimy go wyszukać. Dawaj go. Dobra, ja go mam. I jeszcze dam sobie tutaj z prawej strony. Ale z prawej strony nie ma nikogo. Ej, mega ciężkie to jest. W ogóle oni tu chyba jeszcze na dole mogą być. I jest, gościu, na drzewie tutaj. Jak my to mieliśmy niby odgadnąć, gdzie oni są? To było mega hardkorowe. Wiecie, co jest najbardziej ciekawe? Zeskanowałem sobie po prostu tak krzak i gość tam siedział, nie? Ja się znalazłem go dzięki temu, że tam chłop siedział po prostu. A tu już w drzewach nikogo nie ma. Ja zeskanuję tutaj te duże drzewa i zobaczę, czy ktoś nie oszukiwał, bo w sumie to nie wiem, czy można było się tam w ogóle chować, ale nie ma nikogo. A tutaj też jest bardzo dużo drzew i tu musi ktoś być... Gościu stoi tutaj sobie w palmie, no nie, patrzcie się, no było go widać, także my, Rafał, no słabo szukaliśmy. No właśnie, chyba na to wygląda. Ja skanuję to duże drzewo u góry i... Co to ma być? Ile tam jest ludzi, Ewela? To ja nie mam pytań i oni uciekają wszyscy. Proszę nie uciekać. Ja tu jedną osobę mam. Porobiłam ją jak coś. Skanuję jeszcze raz, bo tutaj był jeszcze jeden ziomek i tak jak mówiłem. Dobra, jest i mamy 17 osób jeszcze. To wielkie drzewo, tu ktoś musi być. Ej, nikogo tu nie pokazuje. Jest! Ja! A, dobra, bo on leży. Jest na... Jeszcze jest jeden u góry, Ewela. On prawdopodobnie sobie chodzi. Dobra, jeszcze. I jeszcze tutaj dajmy. Nie ma. Tutaj jest najwięcej tych drzew. Tu sobie gościu stoi. Patrz, jaką ma pozę tutaj w tym krzaku. I jest za drzewo przebrane. Popatrz na tego gościa tutaj. Dobra, tylko skasuję tutaj jedną osobę, żeby nie uciekła. Już idę do ciebie, Ewela. No, idealna kryjówka. Skanuję drzewo kolejne. Nie ma tutaj nic. I jeszcze tamto. Tak, o. Tu nie ma nikogo. 13 osób jeszcze. Ja proponuję teraz zeskanować budynki z powrotem i na budynku tutaj nikogo nie ma. Dobra, tutaj te krzaki jeszcze, też tu nikogo nie ma, ale tą palmę jeszcze weźmy, też nie ma nikogo na palmie. Kolejny skanerek leci na tamto, tamten domek nie ma. Nie wiem, czy my już tutaj skanowaliśmy te wszystkie drzewa? Chyba tak, bo z tego co widać, to tutaj nikogo już nie ma. Dobra, Ewela, to używaj skanera, bo mamy ostatnie 3 minuty i jak kogoś będziesz miała, to wołaj. Mam. W domku czerwonym ktoś jest. Kampi. Gdzie on jest, skubaniec? Dobra, ja go mam, Ewela, mam tego twojego. Właśnie, ja tu skanowałem wcześniej, mi się wydaje, że on zmienił miejscówkę. Możliwe, dobra, ale tutaj nie wiem, czy jeszcze kogoś nie było, ale chyba nie. Mi się wydaje, że oni mogą być właśnie gdzieś tam, w tych takich krzakach, gdzieś daleko, daleko. Ewela, ja mam gościa tutaj, oznaczonego pod mostkiem. Gościu tutaj zmienił miejscówkę, skubaniec. Ja mam gościa kolejnego i czy on jest tutaj... Halo, on gdzieś... Aha, on jest tu. Czy to jest w ogóle w strefie? To jest jeszcze w strefie. Nie mam pytań. Burger. Ja mam tu typka jakiegoś. Schowany jest w paprotce koło drzewa. I miał skina drzewa. Ja mam kolejnego i okazuje się, że ten ziomek tutaj... no jest dalej w strefie. A tu już jest tak daleko. O, kolejna osoba tutaj, czekajcie na drzewku. O, patrzcie się. Dobra, mamy. Ja wykasowałem kolejnego. Ewela, czyli zostało 4 osoby. Zostaje 4 osoby jeszcze. Ewela, mam kolejnego i jest tutaj koło mnie. Jakie to jest mocne. Dobra, nice. Ale dobre mają miejscówki? Bardzo dobre. W sensie oni, wiesz, są niewidoczni. Niewidzialni są po prostu. O, mam gościa, ale on jest chyba poza strefą. Ale no, załóżmy, że jeszcze się łapie. Gościu, szkampi w takim jednym malutkim krzaczku sobie. Dobra, Rafał, mam gościa jednego. Ej, to została jedna osoba. Została jedna osoba, która wygrała ten odcinek. Także ja proponuję, żeby ona po prostu teraz do nas przyszła. No, jest tutaj koło płonącego budynku. On tutaj idzie się pokazać. On jest obcym w ogóle. Zobaczcie, gdzie schowała się ostatnia osoba. I Rafał tutaj musi stwierdzić, czy to jest w strefie jeszcze. I był to, Rafał, jeden taki malutki krzaczek. Na sam koniec, jeśli wy chcecie nagrać taki odcinek, czytajcie opis i koniecznie wbijajcie na ten film, który to widzicie. Także wbijajcie na niego i oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Ewela w sklepie. Wpiszcie go jeszcze dziś. Trzymajcie się, na razie, piona!